Witajcie, jestem Gargamel i dzisiaj połączymy moje dwie pasje. Kobiety. Sexy playboy, yeah! Ściganie YouTube'owego gówna! Zapraszam na... Fakty o kobietach, które możecie wiedzieć, ale nie musicie. Nie musicie ich znać, możecie już się rozejść. Żartowałem, zostańcie do końca. Mamy tutaj prawdziwą perełkę onkologiczną. Jest to najgorszy film, jaki omawiałem na tym kanale. Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to kolejne gówno na YouTubie. Zapraszam. Pierwszy fakt jest dość zaskakujący, ale prawdziwy. Kobieta wymawia około 20 tysięcy słów dziennie, podczas gdy mężczyzna około 7 tysięcy. Wygooglowałem to i wow, to jest nawet poparte jakimiś badaniami. Ale przez kompletny przypadek trafiłem również na portal topdycha.pl, na którym znalazłem pewien artykuł z 2014 roku. Cóż za zbieg okoliczności! Z drugim faktem zgadzam się w 100%. Bo z innymi faktami się nie zgadzam, bo fakty właśnie tak działają, tak? Przeciętny czas trzymania czegoś w tajemnicy przez kobietę to 47 godzin. Przeciętny czas tworzenia twoich filmików to jakieś 5 minut, prawda? To naprawdę się dzieje? Okej, chłopcze! Kobiety w trakcie dnia uśmiechają się średnio 62 razy. Kurwa, nudny jakiś ten filmik! Muszę zadanie! Kobieta nigdy nie ściąga koszulki, ciągnąc ją za kołnierz. I tutaj, wow, tego faktu nie ma na topdycha.pl. Bo jest na Joe Monsterze w artykule z 2013 roku. Umiem wpisać słowa ściąga koszulkę, fakty w Google. Ziewając, kobieta zakrywa usta dłonią. A czym ma kurwa zasłaniać? Stopą? Nawet gotowego tekstu nie potrafisz przeczytać tak, aby miał on pierwotny sens. Kobiety nie drażni bielizna wrzynająca się między pośladki, dlatego płeć piękna nigdy nie wstaje od stołu, żeby sobie te majteczki poprawić. To potwierdzone, kobiety nie mają czucia. Nie wiem, z iloma kobietami miałeś do czynienia w życiu, ale to co mówisz, to istne bzdury. Nie dość, że kradniesz, to kradniesz kompletne gówno. A tak poza tym, kobiety nie wstają od stołu, aby poprawić gacie, bo to szczyt chamstwa i prostactwa. Jeśli ktoś zawoła kobietę na ulicy, ona odwróci się tylko głową, a jeśli ktoś zawoła mężczyznę, to przeważnie odwraca się całym ciałem. To są takie bzdury. Ja pierdolę. Po rozgrzanej powierzchni kobieta zawsze chodzi na palcach, a mężczyzna na piętach. To są takie bzdury. Ja pierdolę. A tak na marginesie, jak leniwym trzeba być, aby nie tylko ukraść treść artykułu, ale zdjęcia z artykułu? Podczas seksu kobiety myślą nad tym, czy ładnie wyglądają. Jeśli kobieta ma czas i okazję zacząć myśleć o takich albo jakichkolwiek innych rzeczach w trakcie seksu, to robisz coś źle, kolego. Przeciętna kobieta w Wielkiej Brytanii posiada około 20 par butów. I tutaj wracamy na top dychę. Naprawdę nie mogłeś znaleźć innego zdjęcia butów, aby to nie było tak oczywiste? Tylko ułatwiasz mi pracę. Dzisiaj było 10 ciekawostek, 10 faktów na temat kobiet. Czemu nie było 25? Z tych dwóch list, które kompletnie okradłeś, mógłbyś zrobić 25 faktów o kobietach. Nie chciało ci się tyle mówić? Bo na pewno nie chciało ci się podać jakiegokolwiek źródła twoich faktów w filmie albo gdziekolwiek. Możecie zostawić łapkę w górę, oczywiście nie przymuszam. Dziękuję ci, panie, za twoją dobroć i wyrozumiałość. Podam łapkę w drugą stronę chyba. Mam nadzieję, że to udostępnicie. Ja już to udostępnię. I postaracie się, tak samo jak ja staram się dla was z tymi filmami. O kurwa, jak ty się starasz? Czytając rzeczy napisane 3 lata temu na Joe Monsterze? Jesteś ułomny? Nie wiadomo. Na pewno jesteś pierdolonym złodziejem. Udowodniłeś mi, że istnieje nowy, głębszy poziom dna na polskim YouTubie. I jestem ci za to cholernie wdzięczny. O ile w poprzednich filmach miałem jakiś szacunek do twórców, których filmy omawiałem, to tym razem, jeśli chcecie, to idźcie na całość. Link do tego geniusza macie w opisie. Bo nie wiem, jak czytanie słów napisanych przez innych ludzi 3 lata temu na innym portalu i kopiowanie razem z tymi słowami obrazków, które upiększają artykuł, z jakimiś chujowymi faktami, można w ogóle nazwać staraniem się. I oczywiście podpiąć pod to reklamy, no bo jak zwykle, zapraszam was na mojego Instagrama, Facebooka oraz Snapchata. I do zobaczenia. Ale bieda.